Hejka, witam Was już w 9 odcinku Inktobera. Dzisiaj głównym bohaterem będzie Kubuś Puchatek. Temat to czarownica. Powiem szczerze, że chyba przy zapisywaniu tego tematu myślałam, że wylosuję jakąś dziewczynę, więc dzisiaj będzie naprawdę ciekawie. Wróćmy najpierw do 5 odcinka, w którym rysowałam Kłapouchego. Historia wtedy była taka, że Kłapouchy początkowo miał iść na imprezę halloweenową ze swoim przyjacielem Smurfem Ciamajdą. Jednak okazało się, że Smurf miał inne obowiązki i finalnie nie mógł się tam wybrać. Dogadał się jednak ze swoim znajomym Tabalugą, który miał dotrzymywać towarzystwa Kłapouszkowi, by ten nie czuł się osamotniony. Zatem rozwijmy ten wątek. Dlaczego Kłapouchy nie poszedł na tę imprezę ze znajomymi ze Stuminowego Lasu? Okazało się, że oni tak jak Smurf Ciamajda niestety mieli inne plany i nie mogli potowarzyszyć Kłapouchemu. Totalnym przypadkiem Kubusiowi jednak udało się znaleźć czas w ten halloweenowy wieczór. Bardzo się ucieszył, bo miał już od kilku miesięcy przygotowany strój i naprawdę bardzo chciał się przebrać za czarownicę i pobawić przy super muzyce. Niestety Puchatek nie miał żadnego transportu i mimo, że znalazł czas na wyjście, to jednak nie miał jak się tam dostać. Totalnym przypadkiem akurat koło jego domu przelatywał na miotle Franklin, który zabrał Kubusia na imprezę halloweenową. Franklinowi tak spodobał się lot, że po dostarczeniu misia w wyznaczone miejsce sam jeszcze poleciał zrobić kilka okrążeń i dopiero po kilku minutach wrócił na imprezę. W tym czasie Kubuś znalazł już wygodne miejsce na bardzo wysoko zawieszonej huśtawce. Pomogła mu na nią wejść Rainbow Dash, która zawsze chętnie służy pomocą. Huśtawka była wystarczająco duża, by zmieściło się na niej kilka osób, dlatego też narysowałam ją tylko do połowy. Jestem bardzo ciekawa, z kim zapozna się Puchatek i z kim będzie toczył super rozmowy właśnie na tej huśtawce. Co do Kłapouchego, to bardzo się ucieszył, że jego stuminowy przyjaciel także pojawił się na tym przyjęciu, bo wiedział, że nie będzie musiał sam wracać do domu i zarówno osiołek, jak i misiek byli bardzo zadowoleni z rozwoju zdarzeń tego dnia. Co do samego rysunku, to jak zwykle użyłam tutaj zwykłego ołówka automatycznego do zrobienia szkicu oraz czarnego cienkopisa, czarnego markera i białego żelopisu, więc cały czas trzymam się jednej techniki, by cała ilustracja była w dokładnie takim samym klimacie. Mam nadzieję, że Wam się to podoba, bo jesteśmy już ponad połowie i zostało do narysowania już tylko 8 postaci. Kim one będą? Jeszcze nie wiadomo, ale w piątek odkryjemy kolejną tajemnicę i posłuchamy następnej historii. Więc mam nadzieję, że czekacie, bo ja bardzo, naprawdę jestem ciekawa, jak to wszystko się jeszcze rozwinie. Tymczasem jednak pamiętajcie o zostawieniu łapek w górę i komentarzy. Będzie mi naprawdę bardzo miło. Dajcie też znać, czy oglądacie tą serię od początku, czy tylko niektóre odcinki, a może dopiero teraz zaczęliście. Zrobiłam całą playlistę, żebyście się nie pogubili, więc możecie spokojnie oglądać od pierwszego odcinka po kolei. Playlista ta znajduje się na końcu filmiku i w pierwszym linku w opisie, więc zapraszam Was serdecznie. A teraz dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się już jutro w muzycznym filmiku. Do zobaczenia. Cześć!